Zaczynamy kolejny film o zajezdni Annapol. Zjazd do zajezdni Annapol. Witam Was tutaj, Czesiczam Awizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z zjazd do zajezdni Annapol, czyli na temat zajezdni Annapol. Ale zanim do niej dolecimy, to ważne rzeczy, które faktycznie się już teraz zmieniają. To jest stacja metro Brudno i do tego miejsca będą jeździć przez wakacje tramwaje. Dokładnie, nie dojadą do przystanku Toruńska, do pętli Annapol czy pętli Żeleń Wschodni. Wszystkie tramwaje będą tutaj jeździć. Wszystkie, czyli 1 i 3. Te dwa tramwaje będą jeździć do pętli metro Brudno, które będzie zbędne tutaj tylko i wyłącznie dla tramwajów dwukierunkowych, na zakładce, przekładce będą przejeżdżać, natomiast pozostałe linie tramwajowe będą jeździć w różnych kursach skróconych do pętli Ratuszowa Zoo, czy bezpośrednio Rondo Żaba. Ale o szczegółach za chwilę, bo najpierw powiedzmy, czemu już teraz nie jeżdżą tramwaje do Żelania Wschodniego. Dokładnie, tramwaje już nie jeżdżą. A czemu? No, jest to dosyć proste. Tramwaje z nowej zajezdni muszą jakoś dojechać do aktualnej sieci tramwajowej. Aby to się stało, muszą mieć nowe połączone torowisko tramwajowe, tak aby tramwaje mogły po prostu wjechać do sieci i wyjechać z niej, wjeżdżając na zajezdnię tramwajową. Taka nowa trasa tramwajowa powstaje właśnie wzdłuż nowych ulic. Jedną z takich ulic jest Inowłocka, która właśnie w tym miejscu jest przebudowana. Będzie miała tak samo jak wcześniej. Jeden chodnik po środku, mniej więcej po stronie. Chodnik będzie po stronie tak samo jak był wcześniej, czyli północnej, będzie po jednym pasie w każdym kierunku i nowość, czyli zielona trasa tramwajowa. Cały odcinek tramwajowy tutaj będzie oczywiście w zielonym torowisku, jak widzicie już są rozstawione słupy od sieci trakcyjnej. Natomiast samego torowiska oczywiście jeszcze w tym miejscu nie ma. Tak samo nie ma starego torowiska, które wcześniej wiodło bezpośrednio do pętli Żeleń Wschodniej. Tutaj możecie jeszcze pamiętać, 2 miesiące temu czwórka ciekawy sposób jeździła z opuszczonym pantografem. Ostatecznie została całkowicie ta trasa zamknięta, bo rozpoczęły się prace przy budowie łącznika. Jakiego łącznika? Ano dosyć tutaj dużo nowych tras tramwajowych powstanie. Po pierwsze wyjazd z pętli, znaczy z zajezdni tramwajowej Annapol w wszystkich kierunkach, czyli tramwaje będą mogły wyjechać zarówno w kierunku pętli Żeleń Wschodniej i wyjechać z Żelania Wschodniego na pętlę, znaczy na zajezdnię. Zarówno będą też tramwaje mogły wyjechać z zajezdni Annapol w kierunku pętli Annapol, jak i w kierunku metra Brudno. Mało tego, od trasy tramwajowej od metro Brudno będzie specjalny tor, prawoskręt, dzięki czemu te tramwaje będą mogły na spokojnie, z lepszą koordynacją i z mniejszym postojem i bez tworzenia korków, mogły wjechać na samą zajezdnię tramwajową. W skrócie, w tym miejscu, przy wlocie w kierunku ulicy Inowłockiej od strony południowej, będą 3 tory tramwajowe obok siebie i powstanie nowy wjazd na pętlę tramwajową Annapol od właśnie strony Żelania Wschodniego. Czy te wszystkie tory tutaj w tym miejscu są niezbędne? Nie będę na ten temat dywagować, chociaż według mnie jak najbardziej, im więcej torowisk tramwajowych, im więcej rozjazdów, tym więcej możliwości planowania tras tramwajowych, zwłaszcza przy zajezdniach, tego typu rzeczy są bardzo potrzebne, tym bardziej, że w przyszłości jest planowane wydłużenie trasy tramwajowej z Żelania Wschodniego do PKP Żerań i dalej wzdłuż Modlińskiej na Winnicę, czy w kierunku Żelania FSO i dojazdem też bezpośrednio oczywiście do metro Młociny. Dlatego rozjazdy w tym miejscu we wszystkich kierunkach są według mnie niezbędne. Tak samo jak ta cała nowa trasa. Aktualnie wszystko jest wyrównywane, stare jezdnie są usuwane i przygotowane są elementy pod nowe torowisko tramwajowe, przekładane sieci i tego typu rzeczy są tu realizowane. No jak widzimy, błyskawicznie pojawiły się też słupy od sieci trakcyjnej. Na całym odcinku nowej, dobudowanej trasy mniej więcej słupy od sieci trakcyjnej kończą się mniej więcej na wjeździe do samej zajezdni tramwajowej. A sama trasa tutaj, tak jak powiedziałem jeszcze przed chwilą, będzie w ramach oczywiście zielonego torowiska, będzie też nowy przystanek tramwajowy Inowłocka w kierunku pętli tramwajowej Annapol. On będzie tylko pewnie dla wysiadających pasażerów, którzy się zagapili i dojechali aż tak daleko. No i tutaj już przy samym wjeździe do pętli tramwajowej będą 3 tory, mnóstwo rozjazdów, tramwaje będą mogły wjechać właściwie z każdego toru w każdy inny tor i będzie jeszcze jeden przystanek autobusowy zlokalizowany przed samą bramą zajezdni Annapol. Co prawda autobusy nie będą miały jak zawrócić przed wjazdem do zajezdni Annapol, ale prawdopodobnie część kursów nocnych autobusów będzie tutaj po prostu dojeżdżać, aby pracownicy mogli na spokojnie dojechać rano i dalej jeździć tramwajami, czy zajmować się innymi elementami na samej zajezdni. Ten autobus będzie musiał
zawrócić gdzieś już na terenie zajezdni, co jest oczywiście na minus. Podobnie jest aktualnie przy oczyszczalni Czajka, przynajmniej tak było wcześniej, jak jeździła tam specjalnie linia. Natomiast przejdźmy do samej zajezdni, którą właśnie w tym momencie widzimy. Jest też tutaj dużo obiektów, ale może najpierw pokrótce o co właściwie tutaj chodzi. Sama zajezdnia to jest bardzo nowoczesny budynek, który oczywiście jest ekologiczny, mnóstwo zieleni, ma panele fotowoltaiczne, zbiera całą deszczówkę, jak i również jest zautomatyzowany pod tym względem, że wszystkie zjazdy są automatycznie sterowane przez system zdalnego sterowania. Sam projekt jest realizowany w formule projektuj i buduj. Cały koszt inwestycji to jest 670 milionów złotych brutto. 28 miesięcy na realizację. Jeżeli ktoś z Was tutaj dobrze myśli, to tak, wcześniej był trochę krótszy czas realizacji. I planowane do zakończenia tej budowy to jest 20 kwietnia 2024 roku. Dlaczego 20 kwietnia? No bo tu się zmieniło to faktycznie. Wcześniej był inny termin, o 2 miesiące mniej więcej zostało to przedłużone, aneks został podpisany z tramwaj warszawski i wykonawca, też kwota właśnie trochę się zwiększyła na samą inwestycję i te porozumienie z tramwajami warszawskimi i z generalnym wykonawcą zostało podpisane 30 maja. Mało kto o tym mówił, ale ja o tym właśnie teraz mówię, więc jak coś, budowa trochę się opóźniła, ale umówmy się, i tak na największy sezon, kiedy będzie już potrzebna duża sieć i duża zajezdnia tramwajowa, aby pomieścić wszystkie nowe tramwaje, już ona tutaj faktycznie będzie dostępna. Sama lokalizacja pętli tramwajowej jest tak zlokalizowana, że główny wjazd jest od ulicy Inowłockiej, którą przed chwilą oblecieliśmy, jak i również jest też wlost i właściwie wjazd od drugiej strony Białęki, a właściwie to Zielonej Białęki, od ulicy Pawła Włodkowica, tam będzie droga serwisowa i będzie możliwość dojazdu. Ona teraz mniej więcej się znajduje na środku ekranu, tu jest pod tymi drzewami, jest taki dojazd po betonach, ja tam zawsze jeżdżę i dojeżdżam do placu budowy, móc to wszystko nagrać. Tak to mniej więcej wygląda, teraz może przejdźmy do tego faktycznie, jak wygląda cała zajezdnia tramwajowa, bo domyślam się, że jesteście po prostu tego ciekawi. To tak, budynki, które teraz widzicie, to jest najciekawszy budynek, który możecie zobaczyć w dzisiejszym filmie, bo tu dużo widać w środku. Budynek 1C, hala obsługi technicznej z kanałami, czyli z możliwością wejścia pod tramwaje. Zwróćcie uwagę, ile tych kanałów tam na dole się znajduje. Wszędzie są schodki, aby można było zejść pod tramwaj i to wszystko ładnie się tutaj już prezentuje. Bym powiedział, że te tramwaje... Znaczy, ta zajezdnia jest ładnie widoczna, bo nie wszędzie mamy od razu dach zamontowany i możemy popatrzeć, jak to wszystko wygląda z góry właśnie z ujęć z drona. I teraz po kolei patrząc od budynku najbardziej po lewej, tego niedużego, to jest budynek 1A, to jest budynek hali napraw, następnie mamy warsztat i magazyny po środku, hala obsługi technicznej, to jest właśnie ta z tymi kanałami, zejściami na dół, budynek na wprost, taki ten bunkier obok, to jest, jak dobrze pamiętam, transfostacja. Tutaj oczywiście jest budynek mój ulubiony, czyli tor testowy, ale zadaszony cały, czyli budynek, znaczy to budynek prób dokładnie tak się nazywa. No i dalej poszczególne kolejne budynki, o których będę mówić po kolei, bo jest ich zbyt dużo, nie jestem w stanie teraz ich mniej więcej powiedzieć, w tym filmie nie pokazuję, mam na zasadzie cyferek wszystkiego. Natomiast jeszcze raz zerknijmy sobie, no zobaczcie na te kanały. Wygląda to całkiem ciekawie. No i tutaj jest ten mój ulubiony budynek, czyli budynek numer 10A. To jest budynek prób. Jest to bardzo długi tor testowy dla tramwajów, całkowicie zadaszony. Tak długiego toru tramwajowego, zadaszonego i całkowicie zamkniętego, nie mają jeszcze aktualnie tramwaje warszawskie na terenie wszystkich swoich zajezdni i obiektów technicznych. To jest zupełna nowość, jest to bardzo długi obiekt, ciągnący się właściwie przez całą zajezdnię. Następnie po lewej stronie mamy dosyć ciekawe budynki. 11B, bo tak dokładnie się nazywa ten budynek. Po prawej stronie możecie zobaczyć dwa wloty i następnie jeszcze jest jeden trochę mniejszy. Dwa wloty po prawej stronie to jest myjnia przejazdowa. Jak widzimy, jest już całkowicie zadaszona. Ten mniejszy wlot po lewej stronie tego budynku, znaczy po lewej stronie tego budynku, to jest myjnia taka już głębsza, gdzie faktycznie wszystko będzie prowadzone trochę w inny sposób, bardziej dbale, i to nie jest myjnia, przez którą tramwaje będą przejeżdżać codziennie, tylko po prostu trochę rzadziej, budynek do czyszczenia i gruntownego mycia, jak to dokładnie się nazywa. Tutaj po prawej stronie właśnie znajdują te dwa wloty dla myjni przejazdowej. Teraz kolejny budynek, który widzimy teraz na środku ekranu, to jest budynek numer 5, czyli budynek pogotowia sieci trakcyjnej, no i następnie po kolei. Ten teraz na przykład na środku, który jeszcze nie ma dachu, ale widzimy ewidentnie, że tam też tramwaje będą mogły wjechać,
to jest budynek numer 9. Budynek lakierni, garaż wagonów powypadkowych i pługów. W skrócie całkiem duży obiekt. Będzie oczywiście wjazd do tramwajów powypadkowych, jak i również cała lakiernia, by można było to wszystko robić w jednym miejscu całkowicie zadoszonym. Jak widzicie, budynek ma różnego rodzaju długości w zależności od torów, a tutaj na przykład teraz przelatujemy nad budynkiem numer 4, czyli budynkiem podstacji całej trakcyjnej. Ten budynek z kolei, który widzimy na wprost, to jest pogotowie sieci trakcyjnej, o którym powiedziałem przed chwilą. Jak widzicie, on jest już całkowicie zamknięty, ma swoje dwa piętra i całkiem ładnie się zamyka. Natomiast to, co teraz widzimy na środku ekranu, a właściwie już trochę po prawej stronie bardziej, to jest główny budynek, czyli budynek administracyjny całego tego kompleksu wypoczynkowego, że tak to powiem. Oczywiście tak to mniej więcej się tutaj prezentuje. No i na wprost mamy największy oczywiście obiekt, czyli hala postojowa. A jeszcze przed nami, tutaj blisko, przy płocie, przy wjeździe jest oczywiście cała portiernia i po prawej stronie taki jeden budynek, który już przelecieliśmy. To jest budynek numer 8, czyli garażowy z zapleczem. A teraz przelatujemy nad najważniejszym obiektem, czyli cała hala postojowa. Tutaj wszystkie tramwaje pod dachem będą schowane. Żaden tramwaj nie będzie chowany pod chmurką. Wszystkie będą mogły być całkowicie schowane przed deszczem, przed warunkami atmosferycznymi. Czyli to, co jest najważniejsze i to, co najbardziej lubią tramwaje, bo pamiętajcie, że to, co najbardziej psuje wszelkiego rodzaju pojazdy, to jest oczywiście warunki atmosferyczne, słońce i deszcz. No oczywiście burza, wiatr i tak dalej, ale głównie słońce i deszcz niszczą tego typu pojazdy. Wszystko się w nich niszczeje, a jeżeli będą schowane właśnie pod takim dachem, kiedy nie są użytkowane, to oczywiście będą się mniej starzeć. A na górze widzimy, że trwają prace przy oczywiście kolejnych elementach montażu całego dachu. I tak powstaje cała nowa zajezdnia tramwajowa Annopol. Budowa jeszcze będzie chwilę trwać, bo tak jak powiedziałem to przed chwilą, będzie budowa trwała jeszcze mniej więcej do przyszłego kwietnia, czyli, a dokładnie jak ja powiedziałem, do 20 kwietnia 2024 roku. Natomiast co do zmian w komunikacji, to jeszcze tak na koniec powiem szybko, bo to też jest ważne. Już w najbliższy weekend, 24-25 czerwca, linia 3 i będzie całkowicie zawieszona. Linia 4 i 1 będą się zmieniać na rondzie Żaba numerami. To znaczy, linia 1 dojedzie do ronda Żaba z placu Narutowicza, następnie zmieni swój numer na linię 4 i będzie jechać w kierunku wyścigów. Tak samo czwórka, kiedy dojedzie do ronda Żaba, zmieni numer na 1 i będzie jechać w kierunku placu Narutowicza. Powstanie specjalna linia tramwajowa za trójkę, która będzie całkowicie zawieszona. Linia 73 w relacji Banacha, rondo Żaba, Gocławek i Gocławek, rondo Żaba, Banacha. No i będzie oczywiście linia zastępcza Z1 Metro Brudno, rondo Żaba, Metro Brudno i Augustów. I linia 234 z Augustów do Metro Brudno. Od 26 czerwca, czyli bezpośrednio od poniedziałku, tramwaje wracają ponownie na Brudno, ale nie wszystkim. Tylko i wyłącznie dwie linie tramwaje wracają, trójka i jedynka będą jeździć do Metro Brudno. Jedynka będzie jechać, tak jak powiedziałem przed chwilą, Banacha bezpośrednio Metro Brudno. Kursy wariantowe będą mogły być ograniczone albo do Metro albo do placu Narutowicza, bądź do ronda Żaba, w zależności oczywiście od kierunku. Natomiast trójka będzie jeździć od Gocławka do Metro Brudno. Następnie czwórka będzie jeździć wyścigi Ratuszowa ZO w kursach skróconych, a normalnie do ronda Żaba. Linia 25 będzie ciekawą linią tramwajową, bo uruchomi pętlę, która jest aktualnie niewykorzystywana w ruchu liniowym, czyli będzie jeździć pomiędzy pętlą Banacha a Ratuszowa ZO. Oczywiście będzie też komunikacja zastępcza, czyli Z1 na trasie Żerań Wschodni, Metro Brudno Żerań Wschodni. I tak ta komunikacja miejska będzie wyglądać przez 2 miesiące, czyli w skrócie do końca wakacji. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i co ja mogę powiedzieć? Jutro miał być live z Kobyłki, ale z tego co wiem, nie będzie chyba uroczystego otwarcia wiaduktu w Kobyłce Osów, więc będzie po prostu film. Ale będzie też film o moście na Pragę, bo tam trochę się zmieniło. Cześć!